Nowe pociągi dla przewozów regionalnych. Nowe pociągi dla przewozów regionalnych. Wielki finał akcji Polacy Rodakom. Zima zaatakowała, były przerwy w dostawie prądu, jest więcej kolizji. Grzegorz Boratyn, witam, zapraszam na aktualności. Podkarpackie przewozy regionalne dostały nowe pociągi. Już za kilka dni na tory wyjadą Elfy 2, najnowsze pojazdy z bydgoskiej PESY. Kupił je samorząd województwa. W sumie do połowy przyszłego roku będzie ich 7, a tabor zasilą też 2 pociągi spalinowe. Dla miłośników kolei symbol, z którym jednak najwyższy czas się pożegnać, czyli elektryczny zespół trakcyjny EN57 i jego najnowszy następca, Elf 2, rodem z bydgoskiej PESY. To pokoleniowa zmiana warty, którą jako jedni z pierwszych w Polsce odczują podróżujący podkarpackimi przewozami regionalnymi po zmodernizowanych niedawno trasach. Tę wypowiedź zagraliśmy przy prędkości niemal 160 km na godzinę, co każdemu, kto kiedykolwiek jechał starymi pociągami, mówi więcej niż jakikolwiek komentarz. Trasy, na jakich one będą jeździć, to głównie będzie Rzeszów-Tarnów, gdzie nie powinniśmy już zobaczyć taboru starego typu. Również wzbogacona zostanie trasa Rzeszów-Przemyśl. No dość powiedzieć, że na 124 pociągi, jakie uruchamia nasz zakład, tylko 20 jeszcze będzie prowadzone taborem, powiedzmy, starszego typu. Nowe Elfy 2 to, jak zapewnia producent, sprawdzone rozwiązania wzbogacone o najnowsze trendy i wymogi, zgodnie z zasadą bezpieczeństwo, ekologia, komfort. Czyli na przykład mniejsze zużycie prądu, energooszczędne napędy, oświetlenie LED-owe i niski poziom hałasu. Do tego bezprzewodowy internet, biletomaty i gniazdka elektryczne. Pojazd, który dostarczamy dzisiaj, on musi być nowoczesny, bardzo nowoczesny, ale z drugiej strony musi być troszkę konserwatywny, bo pamiętajmy, że będziemy z nim żyli, mówię jako pasażer, już teraz 30 lat, czyli to jest jak małżeństwo. Ten pojazd za 10-15 lat też będzie musiał być nowoczesny, też będzie musiał być funkcjonalny. 3 zaprezentowane dziś Elfy 2 przewiozą pierwszych pasażerów 10 grudnia wraz z nowym rozkładem jazdy. W marcu dołączą do nich 4 kolejne. W sumie na nowy tabor 9 pociągów dla przewozów regionalnych samorząd województwa wyda do połowy przyszłego roku 140 milionów złotych. Kolejnym krokiem Urzędu Marszałkowskiego ma być powołanie tzw. kolei aglomeracyjnej. Ma ułatwić, która ma poprawić dostępność komunikacyjną właśnie do stolicy Podkarpacia, do Rzeszowa, z takich kierunków jak Kolbuszowa, Szczyżów, Dębica czy Przeworsk. Do 2020 roku w projekty związane z koleją samorząd województwa planuje zainwestować w sumie 1,5 miliarda złotych. Do tego dochodzą inwestycje prowadzone przez Centralę Przewozów Regionalnych, czyli Polregio, największego przewoźnika kolejowego w Polsce. Który rok 2016 zamknął wynikiem na plus, zyskiem 51 milionów 200 tysięcy złotych, a w tym roku będzie lepszy. W ubiegłym roku Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych przewiózł 2 miliony 700 tysięcy pasażerów. Firmę Liu Gong ze Stalowej Woli uznano najlepszym inwestorem chińskim w Polsce. Tytuł przyznało międzynarodowe jury złożone z radców handlowych ambasad. Chińczycy w tym roku stworzyli w Stalowej Woli nową linię produkcyjną oraz centra handlowe i badawczo-rozwojowe. Nowe inwestycje mają zapewnić wzrost sprzedaży maszyn. W globalizującej się gospodarce położenie geograficzne Polski może być ogromnym atutem. Widać to w Stalowej Woli, w hali montażu maszyn budowlanych. Chiński właściciel i inwestor, polscy specjaliści i dostawcy z całego świata tworzą międzynarodowy produkt. Rozdzielacz jest japoński. Tam jakieś inne podzespoły są angielskie, niemieckie, włoskie. A w większości też to węże wszystko, oryngi, złączki to są chińskiej produkcji. Korzyści z tego rozwiązania dostrzega chiński inwestor i mimo, że biznes na razie słabo się kręci, Chińczycy nadal mają ambitne plany. Dlatego już teraz wiadomo, że oddana w tym roku nowa linia montażowa będzie rozbudowywana. To jest tylko takie rozwiązanie tymczasowe, ponieważ w takim starym budynku są różne ograniczenia. Tak? I dlatego zamierzamy również na tej działce nowo kupowanej
nowo kupionej, budować w przyszłości. Inwestycje, remonty i usprawnienia dają poczucie stabilizacji liczącej ponad 1200 pracowników w załodze. Powstała nowa linia, w tej chwili trwają prace remontowe na zewnątrz, również świetliki są wymieniane, także no inwestor, przynajmniej widać, że się stara inwestować, poprawiać warunki pracy. No zobaczymy, oby tak dalej. W tej chwili myślę, że na tym stanowisku, co teraz mamy, na tej linii, to przez jakiś czas na pewno będzie praca, także na kilka lat myślę, że raczej nic się nie będzie działo. Jedyny problem to płace. Pracownicy liczą na podwyżki, bo od kilku lat poziom wynagrodzeń niewiele się zmienił. Wszystko idzie w górę, no to ich może i pieniążki będą też szły w górę. Inwestowanie w ludzi to w tej chwili najpoważniejszy problem. Firma potrzebuje specjalistów. Na razie jednak niska sprzedaż powoduje, że nawet bogaty inwestor musi zacisnąć pasa. Ale jak twierdzi wiceprezes, przygotowywany jest jednak nowy system wynagrodzeń. Jesteśmy przekonani, że wkrótce dzięki zwiększonej sprzedaży, pomniejszeniu kosztów i dzięki lepszej sytuacji finansowej, nasz poziom wynagrodzenia w naszej firmie pewnie osiągnie konkurencyjny poziom rynkowy. Chińczycy, kupując 6 lat temu zakład maszyn budowlanych od Huty Stalowa Wola, liczyli na znaczne zwiększenie sprzedaży maszyn. Niestety rocznie sprzedaje się około 300 maszyn, czyli tyle, ile w Hucie, a wtedy groziło to bankructwem. Wielki finał akcji Polacy Rodakom w Leżajsku. Mieszkańcy miasta zebrali kilka ton żywności oraz zabawki i książki, które przed Bożym Narodzeniem trafią do polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi. W akcję zaangażowało się tysiące osób, szkoły, firmy, instytucje oraz harcerze i strzelcy. Cel akcji po raz kolejny połączył tych najstarszych, członków Leżańskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów, którzy od kilku lat pomagają rodakom zza wschodniej granicy, i najmłodszych, którzy wrażliwości na potrzeby innych dopiero się uczą. Zbiórka trwała prawie 3 tygodnie, od 16 listopada. Prowadzono ją głównie w sklepach, ale też w niemal wszystkich szkołach powiatu leżańskiego. Efekt znowu jest imponujący, bo to tylko mała część tego, co udało się zebrać. Dziś harcerze i strzelcy, którzy od początku biorą udział w akcji, segregowali i pakowali zebrane produkty. Akcja bije kolejne rekordy. Jesteśmy dzisiaj pod ogromnym wrażeniem, ponieważ znowuż musimy organizować kolejnego busa. Tych produktów, które zebrali strzelcy, harcerze, Młodzież Wszechpolska w Leżańsku, nadal wokoło nas jest pełno. Wszystko dzięki wsparciu tysięcy osób, m.in. uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżańsku, którzy przynieśli dziś do Leżańskiego Muzeum Sztabu Akcji przede wszystkim słodycze i zabawki dla swoich rówieśników zza wschodniej granicy. Zdecydowaliśmy się pomóc, ponieważ uważamy, że każdy potrzebuje pomocy i każdy może coś od siebie dać, ponieważ dobro zawsze wraca. Każdy z uczniów naszej szkoły bardzo się postarał i każdy dał coś od siebie z serca. Na tą akcję zbieraliśmy żywność i zabawki około 2 tygodnie. Każdy uczeń dał coś z siebie. Motywacja była duża, tak jak zaangażowanie, bo nikt nie miał wątpliwości, że ta akcja to ważna sprawa. Myślę, że ta akcja jest bardzo potrzebna dla Polaków mieszkających na Ukrainie, na Kresach Wschodnich. Dla nas to może niewiele przekazać, te kilka złotych, kupić jakieś produkty, a dla tamtych Polaków może to być naprawdę duża, duża pomoc. Jesteśmy patriotami, pomagamy Polakom, którzy tam mieszkają, i myślę, że to jest taki nasz obowiązek. Dla najmłodszych to także ważna lekcja wrażliwości na potrzeby innych, ale też historii, bo dzięki temu dowiadują się, że za wschodnią granicą mieszkają tysiące Polaków. Oni czują się zobowiązani do tego, żeby przy mundurze, z mundurem iść z uśmiechem, pomagać innym i być dla innych, bo przede wszystkim to u nas jest na pierwszym miejscu, być dla innych. Akcja stała się prawdziwym pospolitym ruszeniem, ku wielkiej radości Kresowian z Leżańska, którzy 3 lata temu po raz pierwszy ją zorganizowali. To jest naprawdę bardzo chwalebna sprawa, że taka spontaniczność jest w tym, że młodzież się do tego po prostu garnie, żeby rzeczywiście pomagać bezinteresownie. Za wschodnią granicę pojedzie żywność, ale też słodycze, książki i maskotki, by święta Kresowian były piękniejsze, a w wielu przypadkach po prostu godne.
Dzisiejszy poranek dał się nam we znaki. Jak wiadomo, taki mamy klimat, śnieg w grudniu nikogo nie dziwi, ale problemów było sporo. Śliskie drogi, złamane pod ciężarem śniegu konary drzew, zerwane linie elektryczne. Nie brakowało wypadków, a bez prądu było blisko 10 tysięcy mieszkańców regionu. Na Podkarpaciu uszkodzonych zostało 9 linii średniego napięcia, wyłączonych 250 stacji transformatorowych. Prądu nie miało prawie 10 tysięcy odbiorców. Zima zaskoczyła jak zwykle rolników i drogowców, to jest wiadome. No, przyszły opady takie jak przyszły z mokrym śniegiem i naciągnęło chyba przewody. No i jest awaria od godziny 8 nie ma prądu, no a nie wiadomo jak dokąd. Według mnie to jest dosyć duży problem, bo nawet te temperatury spadły dosyć w dół. Trzeba ogrzewać mieszkania, pompki w zasadzie są na prąd. Więc to ogrzewanie, ciepła woda, no zależy czym, kto prawda, jak sobie radzi w domach. W ciągu nocy udało się usunąć większość awarii. Do około 1000 odbiorców prąd popłynął dziś przed południem. Do tego czasu unormowała się także sytuacja na drogach. Gminne i powiatowe z reguły są białe, z zajeżdżonym śniegiem. Na wojewódzkich zalega błoto pośniegowe, drogi krajowe są czarne i mokre. Tam, gdzie jest szybkość dozwolona, to nie znaczy, że jest bezpieczna. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że ja jadę, ktoś za mną siedzi, ktoś jedzie przeciwko, przede mną czy za mną. Także to trzeba tylko uważać i tyle. Niestety doszło do wielu kolizji i wypadków. Ten wydarzył się około południa w miejscu piastowym na Krajowej 19. Dwie poszkodowane osoby przewieziono do szpitala. Utworzyły się wielokilometrowe korki. Łopaty do odśnieżania były potrzebne od rana. Przyzwyczajony jestem od dziecka. Tutaj mieszkamy w tym regionie. Mieszkam tu od dziecka, więc wybudowałem się tutaj, żyję tutaj. Dla mnie to jest normalne. Tutaj tak mamy praktycznie co roku, także żadna nowość. Według synoptyków śnieg może padać przez najbliższe 2 dni. Podczas akcji ratunkowych, nie tylko w zimie, często widzimy pracę strażaków. W ich zawodzie sprawność i wytrzymałość bywają na wagę życia. Dlatego sporo trenują, a efekty widać także w zawodach strażackich. W tym roku podkarpaccy strażacy zdobyli 29 medali. Dziś w Rzeszowie nagrodzono najlepszych. To są strażacy, którzy na co dzień pełnią służbę i pracują w komendach miejskich, powiatowych i w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa. Ludzie, którzy sportem zajmują się doraźnie, jako hobby, jako pasja. Pasja, która w znakomity sposób wpisuje się w naszą służbę, służbę strażaka. Wiadomym jest, że strażak musi być sprawny fizycznie, więc ci ludzie doskonale pokazują, jak tej sprawności można nabyć. W sumie odznaczono 29 strażaków, którzy zdobyli ponad 50 medali w różnych dyscyplinach: pływaniu, tenisie stołowym, biegach, kolarstwie, a także w sporcie pożarniczym, gdzie trzeba było pokonać tor przeszkód czy jak najszybciej wspiąć się po drabinie. Podkarpaccy strażacy brali udział w zawodach nie tylko w kraju. Z Mistrzostw Świata w Los Angeles przywieźli 6 medali. Technicy kryminalistyki, lekarze medycyny sądowej i kryminolodzy z całej Polski spotkali się dziś w Uniwersytecie Rzeszowskim. O swoich doświadczeniach i możliwościach, jakie daje nauka i specjalistyczny sprzęt, opowiadali podczas konferencji naukowej Oblicza współczesnej przestępczości, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Atakował z zaskoczenia, a wiek i wygląd ofiar nie miał dla niego znaczenia. Seryjny zabójca, nazywany wampirem z Zagłębia, działał prawie 5 lat. W połowie lat 70. został zatrzymany i skazany za zabójstwo 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych 7. Zdzisława Marchwickiego oskarżał prokurator Józef Gurgul, który dziś na Uniwersytecie Rzeszowskim mówił m.in. o modus operandi, czyli sposobie działania sprawcy. Atak znienacka, zawsze uderzeniem narzędziem tępym, tempokrawędzistym, obłym, zawsze w głowę. Wampir z Zagłębia został skazany na karę śmierci, ale po latach pojawiły się głosy wątpiące w jego winę. Dziś dzięki rozwojowi kryminalistyki podobnych wątpliwości byłoby mniej, bo nowoczesny sprzęt pozwala dokładnie badać ślady zabezpieczone przez śledczych na miejscu przestępstwa.
Kiedyś kropla krwi, którą znajdowaliśmy na miejscu zdarzenia, mogła nam posłużyć do przeprowadzenia identyfikacji grupowej, tak zwana identyfikacja po grupie krwi AB0. Jeżeli sprawca zdarzenia i pokrzywdzony miał tą samą grupę krwi, ta identyfikacja dalsza nie była możliwa, a zadaniem kryminalistyki jest dostarczenie dowodów ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji indywidualnej, czyli konkretnego wskazania sprawcy zdarzenia. Dziś taką możliwość daje na przykład sekwenator, który oznacza m.in. profil DNA. W ciągu 24 godzin może przebadać prawie 200 przygotowanych wcześniej próbek materiału genetycznego. Laboratoria są też wyposażone w specjalne komory, w których bada się dowody zabezpieczone na miejscu przestępstwa. Ślady dermatoskopijne, jak odbitki linii papilarnych czy struktury materiału, na przykład rękawiczek. Równie ważni są ludzie, bo dzięki umiejętnościom, na przykład medyków sądowych, można poznać przyczynę śmierci ofiary, jak i dowiedzieć się czegoś o sprawcy. To jest jakby podstawa opinii, którą wydajemy. Próba rekonstrukcji. Jak to się wydarzyło, w jaki sposób, między innymi jakim narzędziem, modus operandi, sposób działania sprawcy, to wszystko można ustalić. Dzięki rozwojowi kryminalistyki to nie tylko badania DNA, ale też zaawansowane ekspertyzy, na przykład trójwymiarowy obraz zbrodni. Udaje się rozwikłać także sprawy sprzed lat. Wyjaśnianiem takich przestępstw zajmują się policjanci pracujący w tak zwanych wydziałach Archiwum X. Mamy poniedziałek, czas na sport. Mirosław Pęcak. Witam Państwa. Włoch Roberto Cerniotti nie jest już trenerem AS Koresowi. Rzeszowskich siatkarzy poprowadzi ponownie Andrzej Kowal. Do podjęcia tego wyzwania namówił go zarząd klubu, który argumentuje, że pilna zmiana szkoleniowca była potrzebna, bo zespół nie gra na miarę oczekiwań. No już od dłuższego czasu z niepokojem obserwowaliśmy grę naszej drużyny, jak również wyniki, które nasz klub osiągał, i te wyniki były wysoce niesatysfakcjonujące dla wszystkich sympatyków klubu, kibiców, sponsorów. Stąd taka decyzja. Czarę goryczy przelała ta piątkowa przegrana we własnej hali z Oniko Warszawa 0-3, którą trener tłumaczył tak. Nie wiem, co się stało. To chyba był najgorszy mecz sezonu. Okej, w trzecim secie rywal nas rozbił, ale wcześniej mieliśmy swoje szanse. Problem w tym, że nagle przestajemy grać. Zawodnicy reagują nerwowo. 7 wygranych, 5 porażek, 6 miejsce w plus lidze. Planu naprawczego w dalszej części sezonu Cerniotti już nie wprowadzi. Był bardzo mocno zaskoczony, przyjął tą decyzję ciężko. Natomiast koniec końców ją zaakceptował i później po spotkaniu z zawodnikami, na której klub przedstawił swoją decyzję, został jeszcze z drużyną i chwilę z nią porozmawiał. Lekiem na złe wyniki ma być ten, który w kwietniu z funkcji trenera zrezygnował. Andrzej Kowal, jak sam mówi, ma doświadczenie z wchodzeniem do tej samej rzeki, bo w Resowi przejmuje stery po raz trzeci. Dostałem propozycję taką z klubu i na pytanie dlaczego, myślę, że na moim miejscu nikt by nie odmówił. Nie znam trenera, który by nie przyjął propozycji pracy z Resowi. Z funkcji dyrektora sportowego wraca na ławkę trenerską. Był cały czas w klubie, pracował m.in. przy analizie gry. Na pewno odpoczął od presji. Wraca trener Kowal, ale inny. Człowiek po tej obserwacji z boku jest w stanie podjąć wiele innych, bardziej rozsądnych, dobrych działań. Jestem święcie o tym przekonany, więc to mam nadzieję też wpłynie na poziom zespołu. Poza pierwszym trenerem sztab pozostaje bez zmian. Andrzej Kowal ma ważny kontrakt do końca tego sezonu. W meczu na szczycie Ekstraklasy siatkarek Developers podejmował ŁKS Łódź. Rzeszowianki przy prowadzeniu 2-1 mogły pokusić się o pełną pulę punktów, ale ostatecznie przegrały w tiebreaku. Przy prowadzeniu Developersu w setach 2-1 kibice ostrzyli sobie apetyty na 3-punktowe zwycięstwo, ale rywalki, które do tej pory nie przegrały meczu w lidze, odwróciły losy pojedynku. W tiebreaku nie dały szans gospodyniom, zwyciężając do 9. Każdy set, który zaczęłyśmy źle i potem nawet jak goniłyśmy, to po prostu nie zabrakło nam czasu troszeczkę. No w tiebreaku to było ewidentnie widać.
Występ koleżanek obserwowała Lucyna Borek, kontuzjowana libero Developresu, która jest już w trakcie rehabilitacji po zerwaniu Achillesa. Mimo porażki z ŁKS-em rzeszowianki mogą zbierać dobre recenzje za dotychczasową postawę w rozgrywkach. Ogólnie jest bardzo dobra sytuacja i w tabeli, i jeśli chodzi o formę dziewczyn. Dzisiaj rzeczywiście bardzo mocny przeciwnik. No, Łódź jeszcze nie przegrała żadnego meczu. Tam, nie wiem, chyba porywała jakieś tylko punkty, czy nawet nie punkty, tylko chyba sety. No dzisiaj było bardzo ciężko w ogóle zdobyć punkt, wbić się w boisko. W pierwszej lidze Sanoczanie wrócili z Krakowa z jednopunktową zdobyczą. Krośnianki w Kaliszu ugrały tylko seta. Pierwszoligowi koszykarze Sokoła wygrali trudne wyjazdowe starcie w Krakowie. Spośród drugoligowców zapunktowali tylko Przemyślanie. Podkarpacie akrobatyką stoi. Reprezentanci naszych klubów zdominowali klasyfikację Grand Prix Polski, będącego zarazem memoriałem trenera Stanisława Geronia. Na łańcuckich zawodach najwięcej punktów wywalczyły zespoły Klubu Akrobatyki Sportowej z Rzeszowa. W klasie mistrzowskiej złote medale zdobyła trójka stali w składzie Matia Skotlińska-Żółkiewicz, srebro dwójka Klubu Akrobatyki Sportowej Szczerbaty Poźniak oraz dwójka żeńska stali łańcuckiego akrobaty Wojnar Sala. Brąz przypadł w udziale łączonemu zespołowi Piramidy i Sokoła Rzeszów w składzie Dudek Kapała. No, akrobatyka jest w strategii rozwoju miasta Rzeszowa na lata 2013-2020. Ta półtysięczna rzesza zawodników Podkarpacia, która uprawia tam swoją dyscyplinę sportu, potwierdza to, że to jest słuszna koncepcja. Reprezentanci gospodarzy łańcuckiego akrobaty 4 medale wywalczyli w młodszych kategoriach wiekowych. Złoto zdobywały m.in. dwójki dziewcząt, Dziedzic Gunia oraz Michna Dragan. Jesteśmy dosyć młodym klubem, bo działamy w łańcucie chyba niespełno 5 lat, także z roku na rok jest coraz lepiej. No, w tym roku dwa tytuły wicemistrza oraz mistrza Polski juniorów młodszych. W kategorii juniora jedyny złoty medal dla Podkarpacia wywalczyli bracia Biłykowie z Sokoła. Srebrne krążki zdobywały łączony zespół Sokoła i Piramidy Kawa Pawłowska oraz trójka żeńska Kamińska Wróbel Bator i dwójka mieszana Kamińska Wróbel z rzeszowskiego KAS-u. Teraz mamy czas na to, żeby poprawić swoje programy, żeby utrudnić te programy i żeby na Mistrzostwach Świata, które będą w kwietniu, te trzy zespoły mogły powalczyć nie tylko o miejsca finałowe, tylko o coś więcej. Reprezentanci Klubu Akrobatyki Sportowej z dorobkiem 117 punktów triumfowali w klasyfikacji klubowej zawodów. Kończymy rajdem Barbórki Warszawskiej, w którym startowało dwóch reprezentantów Automobil Klubu Rzeszowskiego, Marcin Wrona i Radosław Węgrzyn. Niestety żadnemu nie udało się zakwalifikować do kryterium masów. W nim już po raz szósty triumfował Kajetan Kajetanowicz. Radosław Węgrzyn, pilotowany przez Damiana Zygmunta, zajął 11 miejsce w klasie R3 i 58 w klasyfikacji generalnej rajdu. Marcin Wrona, jadący Oplem Adamem w klasie R2, był 12, w generalce 52. Żaden z nich niestety nie dostąpił zaszczytu występu w kryterium asów na ulicy Karowej. A tu bezkonkurencyjny był Kajetan Kajetanowicz. Trzykrotny mistrz Europy i drugi zawodnik tegorocznego rajdu rzeszowskiego wygrał Karową o prawie 3,5 sekundy, już szósty raz w karierze. Fenomenalnie było ścigać się w takim samochodzie. Cieszę się, że dobrze się w nim poczułem. To jest fenomenalny samochód, fenomenalny zespół, fenomenalny team. Zwycięzca jechał Fordem Fiesta w tegorocznej specyfikacji WRC. Oby to była zapowiedź występów Kajetanowicza w Mistrzostwach Świata. W sporcie dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Kończymy aktualności, a jeszcze zapraszam na 20.30. Dzisiaj program Konkrety i Opinie. Będziemy rozmawiać o handlu w niedzielę. Gorący temat. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.